Witam Państwa, Michał Trzaśniewski, to jest program Wolne Głosy Zagranica. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się dzieje we Francji. A jak Francja, to pan Kacper Kita z portalu Nowy Ład. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. We Francji odbywają się protesty przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego z 62 do 64 lat, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Apogeum chyba tych protestów na razie mieliśmy wczoraj. Wczoraj rzeczywiście masowe, burzliwe protesty przetoczyły się przez różne miasta Francji. Natomiast jest to reforma niepopularna, tak chyba można to określić generalnie, a mimo to Macron decyduje się na to, żeby ją przeforsować. I pytanie, z jakiego powodu? No bo przecież no nie dla popularności właśnie politycznej. Czy on uważa, że to jest po prostu dobre dla gospodarki? Myślę, że tak. Myślę, że po pierwsze Macron, tak jak to zresztą uzasadnia, no w oczywisty sposób jest to przerzucenie przerzucenie tych pieniędzy, które nie trafią do ludzi, do budżetu. Tak? No, w oczywisty sposób jest to zgodne też z jego programem, który Macron miał od początku, od swojej pierwszej kadencji. Programem, który opierał się na połączeniu centroprawicy i centrolewicy w jeden obóz liberalno-technokratyczny, czyli zmniejszeniu tych świadczeń społecznych, świadczeń socjalnych w takim kierunku wolnorynkowo-progresywnym. Także jest to zgodne również z interesem wyborców Macrona. Pamiętajmy, że Macron reprezentuje mniejszość, która jednak składa... No kto głosował na Macrona? Na Macrona głosowali najbogatsi i emeryci. Jeżeli we Francji głosowaliby wyborcy do 65 roku życia, to w drugiej turze nie byłoby Macrona, tylko Le Pen i Mélenchon. Na Macrona głosowali przede wszystkim emeryci w grupie 65+. Macron miał poparcie na poziomie 40%, a we wszystkich młodszych na poziomie maksymalnie 23%. Macron reprezentuje również zdecydowanie tych najbogatszych. No i tak naprawdę robi to, co jest dobre dla jego elektoratu, dla tych grup, które go wspierały w wyborach, które go wspierają finansowo, które go wspierają politycznie i dla swojego obozu, którego reprezentuje interesy. To jest poniekąd naturalne. Widzimy też tutaj w ramach tych protestów kolejny raz, że Francja jest krajem, w którym większą rolę od podziałów prawica-lewica odgrywają podziały góra-dół. Tutaj większą, tak naprawdę decyduje status majątkowy i gospodarstwa domowego, co było widać przy ostatnich wyborach, ale decyduje także po prostu to, że ma co socjolog Jérôme Sainte-Marie nazywa blokiem elitarnym i blokiem ludowym. Blok elitar, blok populaire. I Macron skutecznie zebrał w jednym miejscu wygranych globalizacji. Skutecznie zebrał w jednym miejscu ludzi, którzy wcześniej głosowali czy na golistów, czy na socjalistów. Zebrał ich w jeden elitarny blok, który ma mimo tego, że reprezentuje mniejszość w kraju, no to ma zdecydowanie, jest zdecydowanie nadreprezentowany, jeśli chodzi o ludzi najbogatszych, o ludzi, którzy mają wpływy w mediach, w świecie finansów i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, ja dodam tylko, że to podniesienie wieku emerytalnego, ono jeszcze nie weszło w życie, jest w tej chwili procedowane w parlamencie francuskim, to jest tak. Postulat rządu, no generalnie obozu władzy, czyli Macrona. Natomiast jaka jest skala protestów? Czy to jest tak, że generalnie protestują wszyscy, czy jakieś no, szczególne grupy obywateli? No, skala protestów. Mamy, jak zawsze, to jest trochę tak jak u nas przy demonstracjach typu Marsz Niepodległości. Mamy zawsze dane podawane przez, u nas to byłby ratusz, tutaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, którym kieruje nominat Macrona, no i ono zaniża, to jest wręcz śmieszne. W Paryżu jest różnica siedmiokrotna między liczbami podawanymi przez MSW i liczbami podawanymi przez organizatorów. Organizatorzy twierdzą, że w Paryżu było wczoraj 700 tysięcy osób, MSW, że 88 tysięcy. Zresztą podobnie było przy żółtych kamizelkach. Tam też te różnice były absurdalne i było jasne. Znamy to z Polski, tak. Ale u nas skala jest mniejsza. No, chyba jednak mniejsza. Ogólnie mieliśmy wczoraj 265 zgromadzeń publicznych w najróżniejszych miastach, od Paryża po takie miasta prowincjalne. I mieliśmy według danych rządowych nieco ponad milion, 1 280 000, co było ciut przekroczeniem... Przepraszam, panie Kacprze, bo mamy bardzo ciekawy fragment w tej chwili na antenie. To znaczy grupa zamaskowanych osób ubranych na czarno po prostu pali, niszczy jakiś samochód. No ci, to są protestujący, ci, którzy są ubrani na czarno, nie jakieś służby, nie prowokatorzy. No tak protestują Francuzi?
różni bardzo Francuzi protestują. Pamiętajmy, że ta reforma idzie przeciw i uderza w tych gorzej sytuowanych i w tych młodszych. Co oznacza, że uderza znów, dotykamy tutaj klub problemu tego bloku ludowego i też tego w ogóle, dlaczego Macron rządzi, mimo tego, że reprezentuje mniejszość. No dlatego, że to uderza zarówno upraszczając w tych wyborców Le Pen i w wyborców Mélenchona. Zarówno uderza w robotników pochodzenia europejskiego, jak i w robotników pochodzenia arabskiego. Uderza zarówno w uboższych i z niższej klasy średniej Francuzów, którzy głosują na prawicę, i muzułmanów, i wyborców lewicy. No i tutaj znajdziemy zarówno tych, którzy będą protestować pod hasłami, powiedzmy, Bóg, honor, ojczyzna, i znajdziemy tych, którzy będą protestować pod hasłami w sposób charakterystyczny dla tej ludności imigranckiej. Natomiast jeśli chodzi o skalę tych protestów, no to mamy, tak jak mówiłem, według danych rządowych 1 280 000, według danych związków zawodowych, które to organizują, 3,5 miliona ludzi mieliśmy wczoraj. No i mamy również, to był szósty dzień protestów, które są co kilka dni organizowane, kilkanaście dni. Kolejny raz ma to być 11 marca za 3 dni, ma być kolejny taki dzień protestów i cały czas również strajkują związkowcy, strajkują pracownicy sektorów takich jak transport, czyli na przykład kolejarze. Przez to w tej chwili dzisiaj media francuskie szacują, że około tylko 1/3 pociągów TGV dzisiaj jeździ. Strajkują też na przykład pracownicy stacji benzynowych, czyli czyli ludzie obsługujący ten transport samochodowy, ale na przykład też nauczyciele. To jeszcze zapytam o jedną kwestię dotyczącą tych protestów. Czy Macron może mieć problemy z przeforsowaniem tej ustawy? Bo wiemy, że wybory parlamentarne do francuskiego parlamentu odbyły się rok temu i ugrupowaniu Macrona nie udało się zdobyć tam większości. Zatem czy może być tak, że po prostu on nie zdobędzie wystarczającej liczby głosów w parlamencie do tego, żeby tę reformę, czyli podniesienie wieku emerytalnego o 2 lata, przeforsować? No i tak, tutaj sytuacja jest o tyle złożona, że we Francji mamy system prezydencki wprowadzony przez Charlesa de Gaulle'a w 1958 roku, który daje prezydentowi taką fantastyczną z jego punktu widzenia możliwość, jak rządzenie de facto bez większości w parlamencie. Macron nie ma większości ani w Senacie, ani w Zgromadzeniu Narodowym, a mimo to jest w stanie przeforsować tak naprawdę przyjęcie jakiejkolwiek ustawy poprzez artykuł 49 ustęp 3 francuskiej konstytucji, konstytucji Piątej Republiki, przygotowany przez Michela Debré, pierwszego premiera golistowskiego, który sprowadza się do tego, że rząd może uznać jakąś ustawę za przegłosowaną i jeżeli Zgromadzenie Narodowe jej nie zostanie złożony w ciągu 48 godzin wniosek o odwołanie rządu i następnie nie zostanie ten wniosek przegłosowany, to ustawa zostaje uznana że weszła w życie. No i Macron to jest coś, przez co na przykład został w tym roku przyjęty budżet przeciwko opozycji, co jest, no, praktycznie w żadnym innym państwie nie ma takiej sytuacji, nawet w XVII-wiecznej Anglii król Karol, który w końcu skończył ze ściętą głową, musiał uzyskać większość w parlamencie dla budżetu. Macron nie musi. Macron może użyć 49.3. Natomiast oczywiście on by chciał tą reformę przegłosować w normalny sposób. To jest pewna ostateczność. I ponieważ pamiętajmy, że dlaczego parlament nie przegłosuje odwołania rządu? Dlatego, że lewica mélenchonowska z jednej strony oczywiście deklaruje się, że bardzo przeciwko Macronowi i uczestniczy w tych protestach, podgrzewa atmosferę, ale odmawia zagłosowania wspólnie ze Zjednoczeniem Narodowym Rassemblement National Marine Le Pen za odwołaniem rządu. I również za odwołaniem rządu odmawiają zagłosowania republikanie. Mamy 3 partie opozycji przeciwko Macronowi i one są podzielone. I Macron też na tym oczywiście w sposób korzysta, ponieważ znów Macron reprezentuje mniejszość, ale opozycja jest podzielona i politycznie, i społecznie. Tak? To są ludzie różnego pochodzenia i o różnym statusie majątkowym. Upraszczając, to ich bardzo, bardzo dzieli. Więc Macron w ostateczności może użyć 49.3, ale jeżeli tego nie zrobi, no to on w tej chwili liczy na to, że dogada się z republikanami, którzy reprezentują tę, powiedzmy, bardziej konserwatywną czy bardziej antyimigrancką część klasy wyższej. Tych lepiej sytuowanych, tych bardziej wolnorynkowych. No i mamy nowego przewodniczącego republikanów, który z jednej strony jest bardzo ostry w tych kwestiach takich tożsamościowych, a Cassiotiego, który wręcz
no, pod wieloma względami sam się deklarował jako bliski Zemurowi, ale z drugiej strony jest też wyraźnie wolnorynkowy i też reprezentuje po prostu interesy swoich wyborców, którzy są tymi dobrze sytuowanymi i starszymi. Więc on deklaruje gotowość zagłosowania na tą ustawą, za taką ustawą, ale znów Republikanie też są podzieleni. Część jest bardziej wolnorynkowa, część jest bardziej solidarystyczna, co też widzimy w rozrywkach wewnętrznych. Na przykład niedawno Sieti zdymisjonował wiceszefa partii, który był właśnie reprezentował tę frakcję bardziej solidarystyczną. Więc tutaj nie ma pewności Macron i do końca będzie się ważyło, czy on zbierze większość za tą ustawą. No właśnie, jako że nieczęsto rozmawiamy o Francji, mimo że to jest duży, ważny europejski gracz i nie wszyscy są na bieżąco, to zapytam o taką ogólną sytuację polityczną, bo wydaje się, że nie jest ona bardzo stabilna, że tam są pewne jakieś wahania i rozchwianie generalnie, ponieważ nie mamy rządu większościowego, mamy Macrona, który też w ramach tej kadencji zakończy swoje bycie prezydentem, że tak powiem, i różne bardzo sprzeczne wobec siebie siły polityczne. Jak to wygląda we Francji? Upraszczając, Francja jest podzielona na trzy obozy. Mamy ten obóz Macrona, ten obóz centrowo-liberalno-technokratyczny i mamy po prawej stronie umownej obóz narodowy, obóz Marine Le Pen przede wszystkim, która miała 20-kilka% w ostatnich wyborach, 42% później w drugiej turze, no i równie i ona reprezentuje tę prawicę taką, powiedzmy, solidarystyczną, ale tak naprawdę ona nie używa pojęcia prawicy, reprezentuje generalnie lud. Odwołując się do Polski, no to jest taka Beata Szydło, taka kobieta z ludu, która jest taka swojska, reprezentuje prostych ludzi, jest wśród nich popularna i generalnie ona jest przede wszystkim solidarystyczna, no i oczywiście również zgodnie z tradycją swojego ruchu antyimigrancka. Mamy Zemura, który został koło 7%, który dostał 7% w wyborach prezydenckich, który reprezentuje tę mniejszość, która również jest antyimigrancka, taka wręcz ostro nacjonalistyczna, ale reprezentuje tę bardziej lepiej sytuowaną i bardziej konserwatywną część tej właśnie klasy średniej i wyższej. A po drugiej stronie mamy obóz lewicy, która też jest zróżnicowana, ponieważ Jean-Luc Mélenchon pod swoim sztandarem zbiera zarówno tych robotników, którzy głosują tradycyjnie, konsekwentnie na lewicę, nie przeszli jeszcze do Le Pen, ale mamy również muzułmanów, którzy głosowali w 70% na Mélenchona, ponieważ on zajął jednoznacznie proislamskie stanowisko po prostu w tych wyborach, świadomie, i to mu się politycznie ostatecznie opłaciło, ale mamy również taką lewicę kawiorową, lewicę przede wszystkim obyczajową, mamy socjalistów, mamy zielonych, więc ta lewica też jest wielonurtowa, więc to jest ten, powiedzmy, trzeci duży obóz, no i czwarty mniejszy obóz to są Republikanie, którzy w wyborach prezydenckich byli podzieleni i którzy walczą o przetrwanie, natomiast ich jest... Czyli taka centroprawica. Centroprawica, tradycyjna centroprawica, tak. Zapytam jeszcze a propos tej sytuacji politycznej, co słychać u Erika Zemura? Pamiętam, że z panem redaktorem nieraz o nim rozmawialiśmy jeszcze rok temu, to było przed nawet wyborami do parlamentu francuskiego. Pan redaktor jest także autorem książki o Eriku Zemurze, także warto to zaznaczyć. I to miała być prawdziwa prawica. To miał być człowiek, który rzeczywiście odnowi tę Francję, który był bardzo taki nastawiony na profrancuskość, który był oczywiście przeciwko masowej imigracji. On dostał w wyborach prezydenckich rok temu zaledwie 7%, ale założył swoje ugrupowanie polityczne, czyli Reconquistę. No i co teraz? Bo słuch o nim zaginął. No, tak naprawdę kolejne wybory krajowe, jakie tak naprawdę pokażą, czy Reconquista ma przyszłość. Bo Zemur rzeczywiście osiągnął wynik poniżej swoich oczekiwań, ponieważ on liczył na to, że przebije Marine Le Pen. Natomiast, cóż, nie pomogła mu na pewno wojna i nie pomogła... No i też okazało się, że jednak ten program taki tożsamościowo antyimigracyjny jest mniej atrakcyjny niż program taki solidarystyczny. Marine Le Pen wybrała tę strategię i ona na tym wygrała. Jak to ona powiedziała, że jest kandydatką końca miesiąca bardziej niż końca Francji. I te takie abstrakcyjne rozważania na temat tej właśnie historycznej, katolickiej Francji, która umiera, to jest atrakcyjne, ale dla części konserwatywnej klasy wyższej. Tych ludzi jest wystarczająco dużo, żeby Zemur dostał te 5-7%, ale tych ludzi jest za mało, żeby dostał więcej, żeby był w stanie wejść do drugiej tury. Więc on generalnie w tej chwili, no cóż, cały czas ma swoją partię, ma ponad 100 tysięcy członków tej partii, przynajmniej tak deklaruje. No i
on stara się teraz, no, cały czas prowadzi działalność publiczną, zbiera, szkoli młodzież, on miał trochę wyższe poparcie wśród właśnie młodzieży, takiej rzeczywiście buntowniczej, zaangażowanej. No i wybory do Parlamentu Europejskiego za rok pokażą, czy ten potencjał jest, żeby przetrwał, czy będzie miał te 5%, żeby przetrwał i był jednak liczącym się graczem, bez którego w przyszłości, jeżeli Le Pen chciałaby zostać prezydentem, który musiałby być takim, powiedzmy, młodszym koalicjantem. Zakończmy sympatycznym akcentem, ponieważ dzisiaj mamy Dzień Kobiet, 8 marca i będzie to się wiązało zarówno z Polską, jak i Francją. Wiemy, że najbardziej znaną Polką na świecie jest Maria Skłodowska-Curie, związana właśnie z Polką i z Francją, ale przede wszystkim Polka. Natomiast mniej znaną osobą jest jej córka Irène Curie, która no, jest francuską, ale jest córką Polki. I która też jest noblistką, a mało znaną, więc warto przy okazji takiego dnia jak dzisiaj przypomnieć tę postać. Tak, Irène Joliot-Curie to jest też ciekawe, ponieważ ona tak samo jak Maria Skłodowska współpracowała ze swoim mężem i oboje byli naukowcami. I to jest też ciekawe, że oni wspólnie pracowali nad francuskim programem atomowym. Jeszcze przed II wojną światową ich badania zostały zauważone przez francuski rząd, a później po wojnie jej mąż pracował w pierwszym programie w instytucji stworzonej przez De Gaulle'a po II wojnie światowej, która pracowała nad francuskim programem jądrowym. No i później na tej podstawie Francja stała się czwartym na świecie mocarstwem atomowym w 60 roku, więc tutaj również to małżeństwo polsko-francuskie kolejne dołożyło do tego swoją cegłę. Rzeczywiście Irène Joliot-Curie, ciekawa postać, również noblistka, warto poczytać jej życiorys. No tak, ona jest w 1/4, tak można matematycznie powiedzieć, Polką, ale jest z Polką związana. W 1/2? No, w 1/2 rzeczywiście, no oczywiście, że tak, w 1/2. Natomiast jest związana także z Polską w taki sposób na pewno emocjonalny, czy była, ponieważ tutaj spędzała wakacje. Tak, no tak, i tak. Matka Polka to oczywiście zobowiązuje. Bardzo dziękuję. Z nami był pan Kacper Kita, ekspert portalu Nowy Ład, a także publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro. Dobrego dnia, dobrego wieczoru.